On już na mnie leci. W tym oto momencie. Gadżet, gadżet! Leżysz. Do widzenia, proszę pana. Dobra, ult! Gadżet! No i walcz z nimi! Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy zdymiarze, ostatnio udało mi się odblokować drugi gadżet do Tary. Nazywa się Mroczne Wsparcie i kiedy użyjemy, Tara otacza się trzema cieniami, które atakują wrogów. I w dzisiejszym odcinku postaram się przy pomocy tych cieni pokonać jak największą ilość przeciwników, no i oczywiście wygrać grę. Ale zanim do tego przejdziemy, moi drodzy, zanim zaczniemy testować nowy gadżet, chciałem wam przypomnieć, że istnieje coś takiego jak Akademia Teamplay. Pewnie teraz mnie zapytacie, Farel, ale co to takiego? Moi kochani, już wam tłumaczę. Akademia Teamplay to ekskluzywna platforma dla klientów Play z rozrywkowymi firmami od influencerów z Teamplay. Jeśli tylko posiadacie numer w Play, możecie odwiedzić Akademię Teamplay, kiedy tylko chcecie. Mamy teraz dużo wolnego czasu, więc jest to super opcja na poszerzanie swojej wiedzy, zainteresowań i tak dalej. A na akademiateamplay.pl znajdziecie mnóstwo materiałów, ciekawych filmów edukacyjnych i rozrywkowych z różnych kategorii. Znajdziecie tam takie tematy jak gotowanie, gaming, beauty and fashion, fotografia oraz wiele innych. A co jest wyjątkowe, to to, że materiały są przygotowywane przez popularnych influencerów z Teamplay. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. Są tam krótkie odcinki do 7 minut, ale również dłuższe, powyżej 7 minut. Koniecznie zaglądajcie, link oczywiście znajdziecie w opisie tego filmu. No i już teraz stańcie się częścią Akademii Teamplay. Jeżeli chodzi o zalogowanie, no to jeszcze nigdy nie było ono tak proste, ponieważ musicie jedynie podać swój numer telefonu Play. Mam nadzieję, że wszystko ładnie wam wytłumaczyłem. To teraz polecą dwa króciutkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel. Dziękuję wam ślicznie za wsparcie. Sprawdźcie swoją skrzynkę mailową, ponieważ wam podesłałem kody PSC o wartości Megaboxa. A wy, moi drodzy widzowie, jeżeli robicie jakieś zakupy w sklepie Brawl Stars, to nie zapomnijcie użyć mojego kodu. Link do kodu znajdziecie w opisie, albo po prostu wpiszcie do sklepiku manualnie Farel i nagrajcie króciutki odcinek, podeślijcie na mój e-mail kodfarel@gmail.com. A jeżeli twój krótki film pojawi się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygrałeś kod PSC o wartości Megaboxa. Moi kochani, jesteśmy już na moim koncie. Sezon się skończył i kurczę, miałem 28 tysięcy pucharków, mam 27600. No niestety trzeba będzie dobić te pucharki. Mam tutaj postacie powbijane na 700, no ale resztę też by się przydało dobić na 700. Ale nieważne, nie o tym teraz. Dzisiaj, moi drodzy, testujemy sobie nowy gadżet do Tary, który nazywa się Mroczne Wsparcie. Tara otacza się trzema słabymi cieniami, które atakują wrogów, po upływie 6 sekund znikają. I właśnie sprawdzimy, czy faktycznie, jeżeli mamy ten gadżet, no to nasza przewaga nad innymi przeciwnikami mocno wzrasta. Do tego weźmiemy sobie jeszcze Star Power, uzdrawiający cień, czy weźmiemy sobie czarny portal. I to jest właśnie teraz ciekawe. Mi się wydaje, że możemy zrobić to tak, że weźmiemy na początku czarny portal, jak będę miał naładowanego ulta, to rzucę ulta, pojawi się jedna postać i później jeszcze kliknę gadżet, więc razem będziemy mieli aż ile? 4 pomocników do pokonania oponenta. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Trzymajcie kciuki. Dzisiaj mamy mapkę Galaxia. Powiem wam szczerze, że do końca nie lubię tej mapy, ponieważ tutaj dużo osób się kampi w krzakach. No ale na spokojnie, 650 pucharków mam na tarze. To nie jest mało. To nie jest mało i coś mi się wydaje, że będzie mi bardzo ciężko kogoś porobić w ten sposób. No ale nie poddajemy się, tak? Cały czas atakujemy. Dodatkowo jeszcze tutaj są, jak widzę, soczki. No to będzie tutaj niezła zadymka. Colt, super. Super, on z tego Silver Bulleta jak mi strzeli, to mnie porobi na strzała. No dawaj, Colt. Ha! Nie trafia, uwaga! Pomocnicy! Porobiony! Tylko że ten Colt zmiótł ich z powierzchni ziemi. No ale musiałem się ratować tym gadżetem. Mamy jeszcze 2 strzały. Potrzebujemy nabić ulta, rozumiem, tak? Raz, dwa, trzy. Okej, nabity prawie, że. Tu będzie soczek. Ten Daryl by chciał pewnie skoczyć w ten soczek. Dobra, mam soczek. Gdzie będzie Daryl? Tu? Jest Daryl, Daryl, Daryl! Okej, udało mi się go porobić. I teraz robimy, patrzcie na to. Walimy ulta tu i od razu gadżet. Uwaga! Są 4 postacie, zobaczcie co z nim robią. Patrzcie co z nim robią. Daryl, wow, wyszedł z tego. Muszę uciekać teraz przed tym bólem, bo ten ból będzie mega mocno bił na blisko. Nie jest to łatwe, nie jest to łatwe. Z pewnością jakbym miał mniej pucharków, zrobiłbym to na easy. Chodź, 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 chodź tu, chodź tu, chodź tu, gościu. Dobrze, tu mamy Serge'a, którego bym chętnie porobił. Ult gadżet, ucieka. Ucieka przed moimi pomocnikami. O nie, 8-bitowiec. Ale on miał dużo życia.
sumie ja też nie mam mało, 6 koła, okej, niech starczy. Nie no, ma kolejny gadżet, raczej kolejny soczek przy sobie. Dobra, prawie mnie porobił. Muszę czekać na życie, nie mogę atakować, nie mogę atakować. 3000, 4000, 5000, okej, tu jest niezła zadymka, już się robi. Raz, dwa, trzy, cztery. Biorę, biorę, biorę. Nie, to Shelly! Ult! Dobij go. No nie wierzę. Ależ to był dobry mecz, tylko no, niestety, niestety nie wyszło. Dobrze, moi drodzy, spróbujmy jeszcze raz pokonać kogoś nowym gadżetem, ale żeby to zrobić, no potrzebujemy troszeczkę szczęścia, no i troszeczkę power cubesów, co nie? Bo jak dobrze wiecie, tutaj moja Tara nawet chyba przygrywa pierwsze starcie od razu z Edgarem na pierwszym poziomie, więc to jest mega smutne. Edgar moim zdaniem jest nadal za mocny, ale postaramy się tutaj coś zrobić. I mamy jakiegoś Rico, Edgara na piątym. Tego Rico na początku bym podhaczył, ale boję się, że ten Edgar na mnie skoczy. On już na mnie leci. W tym oto momencie, gadżet, gadżet! Leżysz! Do widzenia, proszę pana. Nie o to mi chodziło, no ale musiałem się niestety bronić. Mamy 4 power cubesy, więc jak widzicie, mega mocno można skontrować tym ojojojojoj Edgara, który na was skakuje. Tylko wiadomo, trzeba troszeczkę przed nim uciec, bo Edgar na jednego puncha na 4 power cubesach ściąga nasze summony. Dobra, Nara Rico. Mamy 5 power cubesów. Mamy tam jakiegoś Gale'a. Gale'a będzie ciężko porobić w ten sposób, ponieważ Gale ma tą wichurę, co nie? Ale tam też jest jakaś Amber. Stały 3 postacie i Amber na soczku. To jest najgorsze. Więc przydałoby się troszeczkę tutaj uciec przed nią. Nie, ona jeszcze z kimś walczy, z jakimś El Primo śmiesznym. Dobra, ult, gadżet. No i walcz z nimi. Udało się, ostatni cios zadał mój summon. Widzieliście? Nagle 4 summony się pojawiły. No i taki Amber, która zieje ogniem, że tak powiem. Ciężko by było 4 postacie naraz kontrować. Fajny gadżecik, fajnie się nim kontruje, ale spróbujmy jeszcze raz 4 postaciami kogoś tak konkretnie wyjaśnić. Wiecie co? Zmieniamy Star Power. Zmieniamy Star Power na uzdrawiający cień. Teraz mój cień będzie mnie leczył i powinno nam pójść o wiele, wiele prościej. Dobrze, moi drodzy, lecimy. Tym razem postaramy się wygrać naszym leczniczym cieniem, który z pewnością da nam przewagę, ale on nie atakuje przeciwnika, tylko nas leczy. Mamy tutaj pierwszego Power Cubesa, jakiegoś Edgara jeszcze. Wypadł, wypadł, panie, tak? Mortis na środku. O kurczę, właśnie, nie wyszło, nie wyszło, nie wyszło, nie wyszło. Tylko chciałem sobie nabić amunicję, żeby go wyjaśnić, ale nie było czasu. Czyli trzeba uważać, bo są Mortisy. O! Panie Mortis! Proszę mi zostawić. Bardzo mało HP mi zostawił Ham i Prostak. Ult! Jeszcze pan żyje? To już pan nie żyje. No i dobra, udało się w jakiś sposób tutaj pokonać tego Mortisa wrednego. Dobra, z tym Edgarem nawet nie będę się szarpał. Nie ma to najmniejszego sensu. Ale on, ale on, co on tu robił? On mi zostawił tak mało HP. Szkoda, że już nie mam summonów. No kurczę, to nie będzie takie proste wcale, żeby porobić kogoś w ten sposób. No chodź tu, Edzio, chodź, chodź, chodź. Ja mam jeszcze tarę leczniczą, więc wiesz, mordo, ja sobie jakoś poradzę z tobą. Chodź, chodź, chodź. Ult. Kolejna tara lecznicza, dziękuję ślicznie. Tutaj Edgar musi koniecznie dostać. Jest tutaj ten Surge, który ma 2 power cubesy i chciałbym je chyba podjechać, co? Pan Surge. Zróbmy to inaczej. Hop, hop. Dziękuję. Zaleczonko. Karla obiłem. Lecę po kolejny soczek, bo nie ma sensu tutaj bez soczka chodzić, bi! Bardzo dobrze. Najgorsza kamperska bi, jaką znałem. Serio. Chodź tu, Carlitos. Chodź, 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 Carlitos. Okej. Nara, Carlito. Jeszcze żyjesz. Skubany. No dobra. Moja droga. Mój drogi, nic cię tu... O! Widzieliście to, jak uciekł przed moim ultem? Zwycięstwo fajne, ale szkoda, że nie udało nam się pokonać nikogo naszym gadżetem. Dobrze, moi drodzy, lecimy teraz zagrać kolejny meczyk. O, Serge, już myślałem, że znowu będzie bieg jak tutaj Edgar. Nie wiem, czy chcę w ogóle się klepać z tym Serge'em. Na razie chyba odpuszczę. Pójdę sobie, otworzę jeszcze jakąś skrzyneczkę, o ile jeszcze coś zostało na tej mapie. Bo na tej mapie tak tych skrzynek za dużo to nie widać. Chyba nic nie będzie. Warto by było chyba już sobie skoczyć po ten soczek. Ale po ten soczek już się wybiera właśnie Serge, któremu zostało tylko 700 hapsów.
I idzie jakiś Edgar na piąty. Najgorzej, ja sobie tutaj stanę na razie w krzaczku, żeby on mnie nie zobaczył, bo jak on mnie zobaczy, no to już jest po mnie. Okej, Leon z nim się tam klepie niby. Okej. I chyba jeszcze jest drugi Leon na mapie z tego co widzę. Dobrze, porobiony, piękny, w piękny sposób porobiony, ajajaj. Tego Edgara nie udało mi się jeszcze złapać na mój cień. Znaczy na mojego ulta. Wypad z baru, tak? Wow, gadżet! Porobiony! Porobiony, pięknie, uciekam, moja tara mnie leczyła przez chwilę. Wow! Ten gadżet jest przekozacki, jeżeli chodzi o kontrowanie. Dobra, walka z Sergem, to się z nim zabawimy. Aha. Nie! No i się nie zdążyłem zabawić. Drugie miejsce? Fajny mecz? Gdyby Soczek się koło mnie zrespił, no to by było coś naprawdę, naprawdę fajnego. Oczywiście chciałem was wszystkich zaprosić do mojego klanu, który jest aktualnie 6 w Polsce. Jest jedno miejsce dla najlepszego aktywnego gracza, więc zapraszamy. The Farrell Team nazywa się klub. Hashtag macie na dole podane, więc zapraszam wszystkich, którzy mają powyżej 25 tysięcy puszek. Także moi drodzy, to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na pixieshop.pl po przekozackie koszulki. No i oczywiście wpisujcie kodzik Farrell do sklepu Brawl Stars. Dziękuję wszystkim za wsparcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!